W poprzednim filmie zaczęliśmy sobie konstruować nową funkcję stanu. Nazwaliśmy ją sobie literą S i ja już uprzedziłam, że nazywa się ona entropią. I zdefiniowaliśmy ją sobie w taki sposób, że zmiana tej funkcji S przy przejściu od jednego makrostanu do drugiego wyraża się następującym wzorem. Jest to ciepło pobrane w tym procesie podzielone przez temperaturę, w jakiej ta przemiana nastąpiła. I teraz tak, sprawdziliśmy sobie, przekonaliśmy się, że w przypadku cyklu Carnota rzeczywiście jak obejdziemy cały cykl, to zmiana tej funkcji wynosi 0. A to jest właśnie to, czego wymagamy od funkcji stanu. Żeby to była funkcja stanu, to rzeczywiście zmiana przy obejściu każdego zamkniętego cyklu musi wynosić 0. Tak? My tutaj sobie w przypadku cyklu Carnota, który wygląda tak, że najpierw mamy przemianę izotermiczną w temperaturze jakiejś T1, rozprężanie izotermiczne, następnie mamy rozprężanie adiabatyczne, następnie mamy sprężanie znowu izotermiczne i sprężanie adiabatyczne. O, tutaj się brzydko narysowało. W przypadku takiego cyklu to działa, ten wymóg jest spełniony i tutaj przypomnę Ci, w tej części procesu jest pobierane ciepło z rezerwuaru o wyższej temperaturze, a w tej części cyklu jest ono oddawane do rezerwuaru o temperaturze niższej. I tutaj liczyliśmy sobie te ciepła oddawane, pobierane i jeszcze Ci przypomnę, że wtedy ta zmiana tej funkcji S w tym cyklu wyglądała następująco, że tutaj mieliśmy to ciepło pobrane, podzielone przez tą temperaturę, w której to pobieranie nastąpiło. Następnie było tutaj w przemianie adiabatycznej ciepło, zarówno pobrane, jak i oddane, wynosi 0 z definicji. Podobnie tutaj. Wobec tego mamy tylko dwa wyrazy w tej sumie. Jeden pochodzący od tej przemiany izotermicznej, a drugi pochodzący od tej drugiej, w tej niższej temperaturze. No i tu faktycznie wyszło, że ta zmiana tej funkcji S w tym cyklu wynosi 0, ale tutaj mamy dwie uwagi. Po pierwsze, nie udowodniliśmy, tak jak już mówiłam, nie udowodniliśmy jeszcze tego, że tak jest dla dowolnego zamkniętego cyklu. A po drugie, tutaj ważną sprawą jest to, że w naszym cyklu Carnota te wszystkie procesy są odwracalne i poprawna definicja naszej funkcji S powinna być taka, że zmiana tej funkcji to jest zmiana przy przejściu od jakichś dwóch stanów, od stanu numer 1 do stanu numer 2, to jest ciepło pobrane przy przejściu między tymi dwoma stanami, ale w procesie odwracalnym, tak, podzielone przez temperaturę, w jakiej to przejście nastąpiło. Tak więc może to wygląda troszeczkę enigmatycznie, ale powiedzmy sobie teraz troszeczkę o tym, co to jest proces odwracalny, czy też może lepiej, co to jest proces nieodwracalny i dlaczego w przypadku procesu nieodwracalnego jest coś troszkę niedobrze. Otóż, żeby nasz proces był odwracalny, to musi spełniać dwa wymogi. Po pierwsze, musi być quasi-statyczny, to pamiętamy, czyli musi cały czas być nasz układ blisko, w stanie bardzo bliskim stanowi równowagi, czyli to osiągaliśmy na drodze takiej, że tutaj z naszego tłoka zdejmowaliśmy po prostu maleńkie ziarenka piasku i te drobne zmiany, które wprowadzaliśmy, pozwalały naszemu układowi bardzo szybko osiągnąć dobrze określony makrostan, tak? I to nam pozwalało na wykresie na przykład ciśnienia funkcji objętości rysować takie gładkie krzywe złożone z bardzo blisko siebie położonych makrostanów, czyli proces kwazistatyczny już wiemy, jak osiągnąć. Natomiast drugi wymóg, żeby proces był odwracalny, to musi on następować bez tarcia. Dlaczego tak jest? Narysujmy sobie troszeczkę dokładniej, tak jak zawsze sobie w naszych filmach rysowaliśmy cylinder z tłokiem, obciążony tutaj naszymi tymi kamykami, tym piaskiem. I teraz, jeśli występuje tarcie tutaj pomiędzy ściankami tłoka a ściankami cylindra, wtedy to tarcie występuje zarówno, kiedy nasz gaz się rozpręża, czyli kiedy zabieramy z niego kamyki i tłok jedzie do góry, wtedy tutaj ścianki tłoka i cylindra o siebie trą. Wobec tego tutaj, jeśli by tak spojrzeć, tak, w powiększeniu na to, co tutaj się dzieje, to cząsteczki tutaj, zarówno ścianek tłoka, jak i cylindra, by tutaj się wzajemnie pobudzały do drgań. I w efekcie gdzieś tutaj obok jest jeszcze ten gaz. I drgania tutaj tych cząsteczek by jakoś wpływały również na, być może minimalne, ale podgrzanie również naszego gazu. Tak? I zauważmy, że dzieje się to zarówno, kiedy tłok jedzie do góry, czyli kiedy zabieramy kamyki, jak i kiedy odkładamy kamyki. Zobaczmy to sobie trochę bardziej szczegółowo. Zobaczmy, co się dzieje z energią wewnętrzną układu, kiedy proces jest nieodwracalny. Tak? Rozważmy sobie taki bardzo, bardzo prosty proces. Narysujmy sobie na wykresie
zależności ciśnienia od objętości. Startujemy w jakimś tam stanie, nazwijmy go sobie A, i nasz układ izotermicznie będziemy rozprężać do stanu B, a następnie będziemy izotermicznie sprężać, będziemy powracać do stanu A. Tak, dokładnie po tej samej drodze. O, taki jest plan. I jak to będziemy robić? No, pamiętamy bardzo dobrze, bo robiliśmy to już niejednokrotnie. Mianowicie, żeby rozprężyć gaz, najpierw będziemy, o, tutaj oczywiście mamy całość w kontakcie z rezerwuarem termicznym, temperatura jakaś tam T, tak? I w kontakcie z tym rezerwuarem zabieramy kamyki. I tutaj właśnie trzeba zauważyć, że przez to, że jest to tarcie, to żeby nasz tłok dojechał do jakiejś objętości docelowej VB, będziemy musieli tych kamyczków zabrać więcej, niż gdyby nie było tarcia. No ale to taka uwaga jest na marginesie, żebyśmy trochę lepiej rozumieli, co się dzieje. A następnie odkładając kamyki, powracamy do stanu A. I tutaj co się dzieje? Kiedy gaz się rozpręża, to z rezerwuaru tutaj wchodzi jakieś ciepło rozprężania. Ciepło tutaj podczas rozprężania. Oprócz tego, z tego, że tutaj te cząsteczki o siebie trą, będzie tutaj wchodziło jakieś ciepło związane z tarciem. A następnie, kiedy gaz będzie się sprężać, to będzie oddawać ciepło, oznaczmy je sobie QS, od sprężania, ale cały czas tutaj w związku z tym, że ścianki o siebie trą, również kiedy tłok jedzie do dołu, również gaz się będzie podgrzewać wskutek tego tarcia. No nie będzie się podgrzewać, będzie otrzymywać dodatkowe ciepło, o tak powiedzmy. Dodatkową energię kinetyczną będą otrzymywały tutaj cząsteczki znajdujące się w pobliżu tego tłoka i tych ścianek. Wyrażajmy się precyzyjnie. I teraz zobaczmy z pierwszej zasady termodynamiki, co się dzieje. Więc tak, zmiana energii wewnętrznej podczas rozprężania. Co to jest? Więc tak, jest to ciepło, które układ otrzymał z rezerwuaru, minus praca, jaką wykonał, pchając tutaj ten tłok do góry, plus ciepło tutaj otrzymane w wyniku tarcia, a tak na mikroskopowym poziomie, w wyniku tego, że tutaj te cząsteczki tu na styku tłoka i cylindra drgają i mogą również pobudzić, zwiększyć w ten sposób energię kinetyczną tu okolicznych cząsteczek gazu. W ten sposób gaz otrzymuje maleńką, ale jakąś porcję ciepła. Natomiast podczas sprężania mamy, umówmy się, że wszystkie ciepła są dodatnie. Wobec tego ciepło oddawane tutaj podczas sprężania musimy napisać z minusem. Minus dodatnie ciepło sprężania, ponieważ układ oddaje, plus praca wykonana nad gazem, to jest taka sama praca, jak tutaj gaz wykonał, rozprężając się, i plus ciepło otrzymane przez gaz w wyniku tarcia. Również takie samo jak podczas rozprężania, ponieważ tłok pokona tę samą drogę i będzie naciskał tutaj na ścianki z tą samą siłą, więc tutaj nic się nie zmienia. Tak, zmiana energii wewnętrznej w całym tym prościutkim cyklu, w tym przejściu tam i z powrotem, to będzie z jednej strony zero, ponieważ powróciliśmy do punktu wyjścia, a energia wewnętrzna jest funkcją stanu, to wiemy na pewno. Wobec tego, jeśli wracamy do tego samego punktu, obojętne co byśmy robili, jakbyśmy nie chodzili, to po powrocie do tego samego punktu musimy mieć tę samą wartość, a więc zmiana wynosi zero. To z jednej strony, a z drugiej strony ta zmiana jest sumą zmian na drodze od A do B, czyli podczas rozprężania, i na drodze od B do A, czyli podczas sprężania. Tak, jest to suma tych dwóch rzeczy, a to się równa, i możemy sobie wyobrazić, że tak jakby pod kreską dodajemy te dwie rzeczy, to tutaj mamy ciepło pobrane z rezerwuaru podczas rozprężania minus wartość bezwzględna ciepła oddanego podczas sprężania, bo umówiliśmy się, że wszystkie ciepła są dodatnie, więc tu napisaliśmy z minusem, żeby zaznaczyć, że ciepło jest oddawane, a nie pobierane. Tutaj ta praca, tu i tu jest ta sama oczywiście, bo jest to co do wartości, bo jest to po prostu pole powierzchni pod tym wykresem, więc to z tym się sumuje do zera. No a tutaj mamy dodatnie ciepło przedostające się do układu w wyniku tarcia pomnożone razy 2. O, i tutaj to się równa 0. Tak, czyli wychodzi na to, że jeśli dodamy sobie do obu stron tutaj to ciepło oddane przy sprężaniu minus to ciepło pobrane przy rozprężaniu, to będziemy mieć po jednej stronie ciepło przy sprężaniu minus ciepło pobrane przy rozprężaniu, że to się równa 2 razy to ciepło otrzymane przez układ w wyniku tarcia. Tak, a ponieważ taka różnica
Taka różnica to jest wypadkowe, jakby sumaryczne ciepło, jakie układ otrzymał. Tak? Wobec tego zmiana entropii, którą sobie definiowaliśmy jako ciepło otrzymane przez układ w procesie, podzielone przez temperaturę, w jakiej to ciepło zostało otrzymane. Tutaj będzie wynosiło, właśnie będzie równe tej różnicy ciepła oddanego w procesie sprężania minus i ciepła otrzymanego w procesie rozprężania. To wszystko podzielone przez tą temperaturę, w której to następowało. Następowało cały czas w stałej temperaturze. A tutaj z tego, z pierwszej zasady termodynamiki mamy, że coś takiego jest równe dwukrotnej wartości tego ciepła otrzymanego w wyniku tarcia podzielonego przez temperaturę, tak? Czyli coś tutaj się stało, coś było niedobrze. Zrobiliśmy cykl, wróciliśmy do punktu wyjścia, natomiast zmiana naszej funkcji stanu zdefiniowanej tak po staremu jest różna od zera, pomimo że powróciliśmy do punktu wyjścia. Czyli w procesie nieodwracalnym taka nasza definicja, jaką zastosowaliśmy na początku, taka prosta definicja, nie działa. Co to oznacza? Czy to oznacza, że entropię można zdefiniować jedynie dla procesu odwracalnego? Nie, można ją zdefiniować dla dowolnego procesu, przy czym, tak jak sobie to napisaliśmy, w ten sposób, że zmiana entropii, zmiana tej funkcji S przy przejściu od jednego stanu do drugiego jest zdefiniowana jako właśnie to ciepło przekazane, ale w procesie odwracalnym, i okazuje się, że to jest dobra definicja. Mianowicie wyobraźmy sobie, że mamy właśnie jakieś dwa stany, numer 1 stan i numer 2, tak, zdefiniowane jako stany układu, w którym procesy następują nieodwracalnie, na przykład właśnie starciem, i tutaj wykonujemy jakąś przemianę, tutaj nie jest ona odwracalna, ale entropię możemy zdefiniować, biorąc jakiś proces odwracalny łączący te dwa stany. Tak? I dla tego procesu odwracalnego mamy jakieś ciepło, tak, powiedzmy wchodzące do układu w procesie odwracalnym, i w oparciu o taki proces odwracalny łączący te dwa stany definiujemy zmianę entropii przy przejściu między tymi dwoma stanami. Temat jest ważny i trudny, dlatego będziemy to pojęcie entropii dalej rozwijać w naszych filmach, a na razie zakończymy. Do usłyszenia.